Witam w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hajnowie na majowej edycji quizu Książka z kluczem. Przypominam, że zadaniem uczestników było znalezienie klucza, który łączył trzy wymienione książki. Kluczem mogło być zarówno miejsce akcji, bohater, rekwizyt, a nawet kolor okładki. Nagrody losujemy raz w miesiącu. W maju są to trzy e-karty podarunkowe o wartości 50 zł. Teraz podam poprawne odpowiedzi do majowych quizów. W quizie numer 6 do książek Malwina Ferenc Życie pełne barw, Iga Karst Zapach prawdy, Agnieszka Linka-Słoniewska Tylko raz w roku kluczem był Wrocław. W quizie numer 7 do książek Andrzej Filipiuk, Jacek Komuda, Mało Dobry, Paweł Kochoł, Kacica, Karen Robarts, Winna, kluczem był Kat. W quizie numer 8 do książek Adam Bachda, Telemach Dżinsa, Krystyna Berlińska, Con Amore, Zofia Hondzyńska, Przez Ciebie Drawie, kluczem był Cykl wokół nas. W quizie numer 9 do książek Patricia Briggs, Żar Mrozu, Marcin Kaleta, Krzysztof Piątek, Gole, które cieszą, Joanna Parwulescu, Życie zaczyna się w piątek, kluczem był Piątek. W quizie numer 10 do książek Joseph Conrad, Jądro ciemności, Mia Couto, Ostatni lot flaminga, Henryk Sienkiewicz, W pustyni i w puszczy, kluczem była Afryka. W quizie numer 11 do książek Eve Lewis, Lew, czarownica i stara szafa, Michael Russell, Miasto cieni, M.L. Stedman, Światło między oceanami, kluczem była latarnia. W quizie numer 12 do książek Tove Jansson, Lato mumików, Alison McGee, Kiedyś, Marcin Wicha, Rzeczy, których nie wyrzuciłem, kluczem była mama. W quizie numer 13 do książek Hans Christian Andersen, Ole Zmruż Oczko, Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec, Pamela Travers, Mary Poppins, kluczem był Rasa. W quizie numer 14 do książek Joseph Bedier, Tristan i Izolda, Andrzej Perepeczko, Dzika mrówka pod żaglami, Mark Twain, Przygody Tomka Sawyera, kluczem był Mark. Do biblioteki w maju spłynęło 39 maili. W tym 30 było z poprawnymi odpowiedziami. Teraz wylosuję 3 nazwiska, do których powędrują nagrody. Pierwsza nagroda powędruje do pani Emilii Mazurkiewicz. Druga nagroda powędruje do pani Agaty Pluskoty. Trzecia nagroda powędruje do pani Anny Łukawieckiej. Zwycięzcom gratuluję.